Zachodzę pęsetą od tyłu, wchodzę trochę głębiej, zamykam pęsetę na raz, przewracam ją na prawą stronę i w momencie, kiedy kępka mi wraca, delikatnie reguluję nacisk moim kciukiem. Jak tylko zauważę, że moja kępka się rozłożyła, dociskam pęsetę. Tą pęsetę to jest Gold 90. Ona również fajnie nadaje się do bujania. Zobaczymy, słonię. Pamiętajcie o tym, że pęsety są różne. I powstają ładne i podobne do siebie. Tak, dokładnie. Jak Karolina wcześniej wspomniała, ta metoda pozwala na bardzo kontrolować rzęsy. Bo widzimy je, one są odseparowane od. Metodzie przekładanej właśnie zarówno peseta wielostykowa, tak, jak i jednostykowa będzie się dobrze nadawała. W momencie, kiedy odrywamy sobie te rzęsy, wiadomo, jeżeli oderwiemy je za mało, kępka nam się nie rozłoży. Jeżeli zerwiemy tą kępkę za dużo z naszego paska i zaczniemy ją przekładać, to ona po prostu nam spadnie. Tak samo jest w momencie, kiedy rozkładamy sobie tą kępkę i wykonamy za mocny nacisk, to od razu gdzieś tam to pierwsze ramię spadnie nam za mocno. Trzeba po prostu zrobić to na wyczucie. Tą pęsetę to jest Gold 90. Ona również fajnie nadaje się do bujania. Zobaczymy, słonię. Pamiętajcie o tym, że pęsety są różne.